Siedziałam w salonie naszego przytulnego domu, zastanawiając się nad życiową decyzją, którą musiałam podjąć. Moje serce waliło mi mocno w piersiach, a myśli krążyły wokół jednego pytania: co teraz? Mój mąż, Tomasz, od dawna zachowywał się dziwnie. Jego zmiana zachowania była tak subtelna, że na początku mogłam to przypisać stresowi związanemu z pracą czy innym życiowym wyzwaniom. Jednak z biegiem czasu stało się to coraz bardziej oczywiste. Spędzał coraz więcej czasu poza domem, często nie informując mnie, gdzie jest ani z kim się spotyka. Wszystko to wywoływało w mojej głowie coraz większe pytania i niepokój. Nasza komunikacja stawała się coraz bardziej ograniczona, a ja czułam, że oddalamy się od siebie. To nie było już to samo małżeństwo, które kiedyś łączyło nas miłość i zaufanie. Teraz stało się toksyczną mieszanką tajemniczości i podejrzeń. Wszystko zmieniło się, kiedy przypadkowo odkryłam jego wiadomość tekstową na telefonie. Siedząc przy stole w kuchni, przekopywałam stare rachunki, kiedy nagle na ekranie jego telefonu pojawił się komunikat. Z zaciekawieniem zajrzałam do środka i przeczytałam słowa, które zamarzyły mi się w pamięć. Spotkamy się dzisiaj wieczorem, kochanie. Nie mogę się doczekać. Te krótkie słowa zdzieliły mnie na pół. Moje serce zabiło gwałtownie, a zmysły ostrały się do granic możliwości. To było wystarczające, abym natychmiast domyśliła się prawdy. Mój mąż miał kochankę. Ukryłam telefon z powrotem na stole i udawałam, że nic się nie stało. Ale moje myśli biegły w błyskawicznym tempie. Kim była ta kobieta? Dlaczego Tomasz robił to, co robił? Jak to mogło się stać? Postanowiłam dowiedzieć się więcej, zanim podejmę jakiekolwiek kroki. Przeszukałam szuflady w poszukiwaniu dowodów, ale nie znalazłam niczego więcej. Kiedy wrócił do domu, zachowywałam się tak, jakbym nie wiedziała. Ale w mojej głowie rodził się plan, który miała szansę zmienić nasze życie na zawsze. Nie mogłam przestać myśleć o tym, co odkryłam. Moje życie wydawało się zawisłe na włosku. Próbowałam ukryć swoje emocje, ale to było coraz trudniejsze. Każdy dzień przynosił nowe pytania i wątpliwości. Spędzałam wieczory na przeglądaniu internetu w poszukiwaniu porad, jak radzić sobie z taką sytuacją. Podczas jednego z naszych codziennych wieczornych posiłków nie wytrzymałam i postanowiłam otwarcie porozmawiać z Tomaszem. Moja dusza krzyczała o odpowiedziach. Tomasz, czy coś mi ukrywasz? Zapytałam go, serce w gardle. On spojrzał na mnie zdziwiony. Dlaczego pytasz? Bo ostatnio tak wiele czasu spędzasz poza domem, a ja czuję, że coś jest nie tak. Nie jesteśmy już tym samym małżeństwem, które kiedyś było pełne miłości i zaufania. Tomasz zaczął się kręcić w fotelu. To tylko praca, kochanie. Mam dużo na głowie. Jego odpowiedź była ogólnikowa i wiedziałam, że to tylko próba uniknięcia odpowiedzi na moje pytania. W rzeczywistości jego zachowanie nie przypominało typowych godzin spędzanych w pracy. Wiedziałam, że musiałam pozyskać więcej informacji, zanim podejmę decyzję. Ale w moim sercu narastała złość i żal. To był czas pełen frustracji i niepewności, który wkrótce przemienił się w decydującą chęć dowiedzenia się prawdy. Każdego dnia moje podejrzenia stawały się coraz bardziej uporczywe. Widok mojego męża, który coraz częściej opuszczał nasz dom, pozostawiając mnie samą z dziećmi, wzmagał moje niepokojące przeczucia. Jego zachowanie stało się coraz bardziej tajemnicze i wymykające się kontroli. Decyzja o rozpoczęciu własnego śledztwa była trudna, ale wiedziałam, że muszę dowiedzieć się prawdy. Zaczęłam notować godziny, kiedy wychodził z domu i kiedy wracał. Wprowadziłam dyskretny system rejestracji jego ruchów, aby śledzić jego działania. Kupiłam również mały aparat śledczy, który ukrywałam w mojej torebce. To był mój sposób na dokumentowanie jego spotkań i rozmów z tajemniczą kobietą, której nazwiska nawet nie znałam. Każdego dnia, kiedy wychodził, sprawdzałam baterię i pamięć aparatu, gotowa na ewentualne dowody. Dzień po dniu dowody stawały się coraz bardziej przekonujące. Tomasz spotykał się z tajemniczą kobietą regularnie. Przez okno jego samochodu widziałam, jak spotykają się na parkingu restauracji i pod różnymi innymi pretekstami. Widziałam ich w objęciach i słyszałam rozmowy,
które nie pozostawiały wątpliwości co do charakteru ich relacji. To było bardzo trudne do zniesienia. Byłam zrozpaczona i jednocześnie coraz bardziej zdeterminowana, by dowiedzieć się prawdy. Jednak nie mogłam dać po sobie poznać, że podejrzewam Tomaśka o niewierność. Wiedziałam, że muszę zdobyć jeszcze więcej dowodów, zanim zdecyduję, jakie kroki podjąć dalej. Tomasz nadal nie podejrzewał, że wiem o jego romansie. Każdego dnia, kiedy wracał do domu, udawał, że wszystko jest w porządku. Jego kłamstwa były coraz bardziej bezczelne, a ja czułam się coraz bardziej oszukana. W mojej głowie narastał konflikt emocjonalny. Z jednej strony była tam miłość, która pozostała po latach wspólnego życia i wspólnych przeżyć. Z drugiej strony był gniew i poczucie zdrady, które wciąż narastały. Nie mogłam dłużej tolerować tej sytuacji i udawać, że wszystko jest w porządku. Decyzja o rozmowie z Tomaszem była jednym z najtrudniejszych kroków, jakie podjęłam. Chciałam dowiedzieć się, dlaczego to zrobił i jak doszło do romansu. Wiedziałam, że musimy stawić czoła prawdzie, choć była ona bolesna i trudna do zaakceptowania. Pewnego wieczoru, kiedy Tomasz wrócił do domu, zdecydowałam się na otwartą konfrontację. Usiedliśmy naprzeciw siebie, a atmosfera była napięta jak struna. Serce waliło mi mocno, ale wiedziałam, że nie mogę dłużej zwlekać. Tomasz, musimy porozmawiać, powiedziałam stanowczo. Nie możemy już dłużej unikać tej rozmowy. On spojrzał na mnie zdezorientowany, ale w jego oczach pojawiła się nuta strachu. O czym mówisz? Wyciągnęłam telefon z kochanką i pokazałam mu zdjęcia, które zrobiłam, oraz dowody, które zdobyłam. Jego twarz stała się blada, kiedy zrozumiał, że nie może już dłużej ukrywać prawdy. Teraz wiesz, że wiem, powiedziałam. Nie możemy udawać, że nic się nie stało. Moje słowa były wyraźne i stanowcze, ale wewnętrznie byłam załamana i zraniona. To był moment, który zmienił nasze życie na zawsze. Nasz małżeński dom stał się coraz bardziej miejscem, które przytłaczało mnie smutkiem i bólem. To było takie odmienne od tego, co kiedyś łączyło naszą rodzinę. Tomasz i ja, którzy kiedyś byliśmy blisko, teraz byliśmy jak obcy dla siebie. Jego tajemniczość i zdrada stały się widocznymi ścianami, które oddzielały nas od siebie. Po tym, jak przypadkowo odkryłam jego zdradę, musiałam podjąć trudne decyzje. To było jak otwarcie przed sobą dwóch drzwi. Jedno prowadziło do próby odkupienia naszego małżeństwa, a drugie do rozpadu i walki o swoje życie. Nasze dni były wypełnione trudnymi rozmowami o przyszłości. Musieliśmy zdecydować, co dalej z naszymi dziećmi, majątkiem i naszym wspólnym życiem. To była niesamowicie bolesna podróż, w której z jednej strony była nadzieja na odbudowę, a z drugiej złość i zdrada, które skrzesały niepewność. Tomasz próbował długo przekonywać mnie, że to była tylko chwila słabości, że żałuje swojego zachowania i że jest gotów zrobić wszystko, aby naprawić naszą rodzinę. Jednak te słowa były już za późno. Moje serce było zbyt zranione, a moje zaufanie zostało bezpowrotnie złamane. Byłam rozdarta między emocjami. Z jednej strony nadal kochałam Tomaśka, ale z drugiej strony czułam się zdradzona i oszukana. To było niesamowicie trudne do zniesienia, a codziennie musiałam stawić czoła bólowi i niepewności, które towarzyszyły rozpadowi naszego małżeństwa. Teraz musiałam podjąć trudną decyzję, czy chcę kontynuować walkę o naszą rodzinę, czy też jestem gotowa stawić czoła nowemu rozdziałowi mojego życia. To był czas, w którym musiałam skonfrontować się ze swoimi emocjami, przepracować żal i zrozumieć, że muszę znaleźć spokój i szczęście niezależnie od tego, co zdecyduję. Po dramatycznym rozwodzie musiałam znaleźć sposób, aby odbudować swoje życie. To było jak odkrywanie nowego świata po długiej podróży przez mroczny tunel. Było wiele wyzwań i trudności, ale z każdym dniem odkrywałam nowe perspektywy i możliwości. Terapia była jednym z kluczowych elementów mojej przemiany. Regularne sesje pomagały mi zrozumieć, jakie emocje kierowały mną w trudnych chwilach, jak radzić sobie z bólem i jak budować zdrowe relacje. Terapeuta stał się moim wsparciem i przewodnikiem w tej trudnej podróży ku samopoznaniu. Jednak nie tylko terapia miała znaczenie. Zrozumiałam, że muszę bardziej zatroszczyć się o siebie. Zacząłem dbać o swoje ciało poprzez regularną aktywność fizyczną i zdrową dietę.
To dawało mi poczucie kontroli nad własnym życiem i wzmacniało moje ciało i duszę. Po latach poświęcania się rodzinie, teraz miałam również szansę skupić się na swojej karierze. Zaczęłam ścieżkę samorozwoju i zdobywania nowych umiejętności zawodowych. To była szansa na nowy początek i budowanie nie tylko nowego życia osobistego, ale także zawodowego. W miarę jak odbudowywałam swoje życie, zaczęłam poznawać nowych ludzi. Wcześniej byłam skoncentrowana na naszej rodzinie, ale teraz mogłam nawiązywać nowe kontakty i relacje. To było zupełnie nowe doświadczenie, które dawało mi nadzieję na przyszłość. Jednego dnia, na jednym z przyjęć towarzyskich, poznałam mężczyznę o imieniu Marek. Był przemiły, zrozumiały i gotów wesprzeć mnie w trudnych chwilach. Nasza relacja zaczęła się rozwijać powoli, a ja zaczęłam rozważać możliwość nowego związku. To było coś zupełnie nowego w moim życiu po rozwodzie, ale jednocześnie dawało mi nadzieję na lepszą przyszłość. Nasza znajomość rozwijała się powoli i ostrożnie. Mark był cierpliwy i zrozumiały, nie wywierał na mnie presji ani nie stawiał żadnych wymagań. To było zupełnie inne uczucie niż w małżeństwie z Tomaszem, które często było pełne konfliktów i stresu. W miarę jak nasza relacja z Markiem stawała się coraz głębsza, zaczęłam zastanawiać się nad przyszłością. Było to trudne, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno żyłam w cieniu zdrady i rozpadu małżeństwa. Jednak Mark był inny niż Tomasz. Był wspierający, troskliwy i gotowy być przy mnie w każdym momencie. Razem zaczęliśmy marzyć o wspólnej przyszłości. Planowaliśmy, co chcielibyśmy osiągnąć, jakie cele stawiamy sobie przed sobą. To był czas, w którym zrozumiałam, że życie nie musi być ograniczone przez przeszłość i ból. Możemy budować coś nowego i pięknego, jeśli tylko jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie. Nadeszły dni, w których zaczęłam myśleć o nowym początku, o odnalezieniu szczęścia i spełnienia w nowym związku. To był kolejny etap mojej drogi ku odbudowie, a zarazem szansa na życie, którego nie byłam pewna, że kiedykolwiek doświadczę ponownie. W miarę jak budowałam swoje nowe życie razem z Markiem, zrozumiałam, że mam teraz szansę na wybieranie. To było coś zupełnie odmiennego niż w czasach mojego małżeństwa z Tomaszem, gdzie czułam się uwięziona w toksycznej relacji. Teraz mogłam świadomie kształtować swoją przyszłość. Najważniejszą rzeczą, którą zrozumiałam, była potrzeba dbania o siebie. Musiałam zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. To oznaczało regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę i dbanie o swoje emocje poprzez terapię. To były fundamenty, na których mogłam budować nowe życie. Przestałam się też obwiniać za rozpad mojego pierwszego małżeństwa. To było ważne, aby zrozumieć, że nie byłam odpowiedzialna za wybory Tomaśka. To on dokonał wyboru zdrady, a ja miałam prawo do szczęścia i spełnienia. Tomasz i jego kochanka nadal utrzymywali swoją relację w tajemnicy. Jednak pewnego dnia dowiedziałam się, że kochanka jest w ciąży. To wydarzenie zmusiło Tomaśka do wyznania prawdy o swojej zdradzie. Nie mogło to dłużej pozostawać ukryte. Zadzwonił do mnie i zaproponował spotkanie w miejscu, które kiedyś było dla nas ważne. Zgodziłam się, choć byłam zdeterminowana, aby nie pozwolić mu wrócić do swojego starego życia. Wiedziałam, że muszę to zakończyć raz na zawsze. Spotkanie z Tomaśkiem było trudne i emocjonalne. On przyznał się do wszystkiego, wyjaśniając, jak doszło do romansu. I dlaczego to zrobił? Słuchałam go uważnie, ale nie czułam już żalu ani złości. Byłam gotowa na zamknięcie tego rozdziału mojego życia. Spotkanie z Tomaśkiem było trudnym i emocjonalnym doświadczeniem. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie, a w powietrzu unosiła się napięta cisza. Tomasz wydawał się zmęczony i zestresowany, a ja byłem gotowa na zamknięcie tego bolesnego rozdziału mojego życia. Tomasz zaczął opowiadać o swoich uczuciach i myślach, które towarzyszyły mu w czasie romansu. Wyjaśniał, jak doszło do tej sytuacji i jak bardzo żałuje swojego postępowania. Byłam zdeterminowana, aby słuchać go uważnie, ale moje uczucia były skomplikowane. Kiedy Tomasz skończył opowiadać swoją historię, zrozumiałam, że muszę podjąć trudną decyzję. Nie mogłam trzymać w sobie złości i żalu wobec niego na zawsze. To był moment, w którym musiałam wybaczyć, nie dla niego, ale dla siebie.
Było to wyzwanie, ale wiedziałam, że to krok w kierunku uzdrowienia i wolności. Po wybaczeniu Tomaszowi, poczułam, że ogromny ciężar zniknął z moich ramion. To było wyzwalające uczucie, które pozwoliło mi spojrzeć w przyszłość z większym optymizmem. Przestałam być skupiona na tym, co straciłam, i zaczęłam myśleć o tym, co jeszcze mogę osiągnąć. Mark był ze mną w tym nowym rozdziale mojego życia. Razem marzyliśmy o przyszłości, planowaliśmy, co chcielibyśmy osiągnąć i jakie cele stawiamy sobie przed sobą. To był czas, w którym zrozumiałam, że przeszłość nie da się zmienić, ale mogę kontrolować swoją przyszłość. Moje życie nie było już oparte na siedź w domu i grzecznie czekaj, jak to kiedyś mówił mi Tomasz. Teraz to ja kierowałam swoim życiem, wybierałam ścieżki, które były dla mnie ważne i tworzyłam własną rzeczywistość. Była to historia o odkrywaniu samej siebie, wybieraniu własnej drogi i tworzeniu nowego początku. Wiedziałam, że życie jest pełne wyborów i byłam gotowa wybrać te, które doprowadzą mnie do spełnienia i szczęścia.